dzień, premiera Pokusy. Jak ty się czujesz? Czuję się dobrze, jestem maksymalnie zestresowana, ale to jest chyba zdrowe, tak mi się wydaje. A co cię stresuje? Który element najbardziej? Wiesz co, no jesteśmy w Złotych Tarasach, w Multikinie, to jest chyba największe kino, jakie mamy do dyspozycji w tym kraju, no i to jest po prostu bardzo taka obezwładniająca sytuacja. Właśnie przyszłam chyba po raz pierwszy w życiu na takiej prawdziwej ściance i jeszcze nie wiem, jak to wszystko sobie przetworzyć w głowie, ale czuję się bardzo dobrze i bardzo wdzięczna, że w ogóle mogę tutaj być. Jak ty wspominasz pracę na planie filmu Pokusa? Chyba jak na każdym planie było bardzo dużo adrenaliny i bardzo dużo szaleństwa, ale wydaje mi się, że takiego twórczego i takiego, które raczej prowadzi do jak najlepszych wyników. Także mam nadzieję, że te wyniki również będzie widać dzisiaj na ekranie. Życie aktora to nie jest etat i tam czasem pracuje się po 10-15 godzin w różnych warunkach. Jak było tu? Jakie były najgorsze warunki, w których musiałaś pracować? Wiesz co, te najgorsze są zazwyczaj tymi najlepszymi, bo to właśnie w nich musimy się najbardziej koncentrować i nie wytrącać gdzieś tam z równowagi i skupienia i w ogóle być najbardziej emocjonalnymi sprawnie, bo rzeczywiście czasami nie sprzyja. Szczerze mówiąc, ciężko jest mi teraz odpowiedzieć na to pytanie. Nie pamiętam. Wiem, że Cannes było bardzo trudne, też ze względu na to, że tam po prostu kręciliśmy jedne z bardziej wymagających scen i technicznie, i emocjonalnie dla całego filmu. Natomiast to na pewno było bardzo, bardzo, bardzo edukacyjne doświadczenie, nawet bym powiedziała. A jakie emocje towarzyszyły ci podczas scen erotycznych? Bo to jest takie trochę podstawa. Żadne emocje, filmu. To jest absolutnie technika. I im bardziej to jest techniczne, im bardziej to jest wypracowane i dopilnowane, i im bardziej skrupulatnie jest zrobiona choreografia, tym lepiej te sceny wychodzą. Kiedyś Julia Wieniawa powiedziała mi, że jest ograniczona liczba osób na planie podczas kręcenia takich scen. Jak było u Was? Tak, to jest prawda. To jest w ogóle chyba element już taki stały, tak mi się wydaje. Przynajmniej ja się nie spotkałam. Też zawsze można o to poprosić. I to po prostu sprawia, że ta sytuacja w całym swoim absurdzie staje się odrobineczkę bardziej normalna i jakaś taka, nie wiem, łatwiejsza do przyswojenia. Chyba najważniejsze jest to, żeby pilnować, niezależnie od tego, ile osób jest obecnych dookoła, no bo też muszą być ludzie, którzy po prostu wykonują swoją pracę, żeby gdzieś tam sprawdzać ze sobą co jakiś czas, czy wszystko jest w porządku, klepać siebie po ramieniu i przytulać. Marysia Sadowska podczas promocji filmu powiedziała, że ty też kiedyś miałeś zetknięcie z tak zwaną pigułką gwałtu. Jakie obrazy masz z tamtego dnia? Nie będę się wypowiadać na ten temat. Bardzo dziękuję za pytanie. Okej, to chodźmy do innego tematu, takiego lżejszego. Ty, dużo pisało się w mediach na temat twojej edukacji w Nowym Jorku. Wiem, że wróciłaś ze względu na pandemię, ale też były jakieś wątpliwości. Co to były za wątpliwości? Wydaje mi się, że wątpliwości powinny się były pojawić i Traftak chciał, że akurat pojawiły się w momencie pandemii. Rzeczywiście bezpośrednim powodem powrotu była pandemia, natomiast jednak różnice kulturowe są z czymś, na co potrzeba czasu, a przez to, że przez koronawirusa po prostu tego czasu nie było. I myślę, że gdybym została, to byłabym tam i prawdopodobnie znalazłabym tam tyle samo szczęścia, ile znalazło tutaj, a z drugiej strony, gdybym tam została, to nie rozmawialibyśmy teraz tutaj dzisiaj. Także myślę, że mam, niezależnie od wyniku całej sytuacji, bardzo wiele powodów do wdzięczności. Różnice kulturowe to takie trochę zagadkowe słowo. Co konkretnie masz na myśli? O, ja nie wiem, czy to jest zagadkowe słowo. To jest... Niektórzy nie byli, nie przeżyli tego na własnej skórze. To jest po prostu trochę tak, że nie ma co się oszukiwać. My tutaj w Polsce dorastamy w jakichś przekonaniach i to nie chodzi tylko o społeczne czy polityczne, tylko nawet jakieś takie... nawet to, że już to chyba powtarzam się jak zdarta płyta, no ale to było dla mnie gdzieś tam bardzo ważne i takie odkrywcze i dojmujące w tamtym momencie, że rzeczywiście w każdy język jest wpisana emocjonalność i że jak czujesz, myślisz, śnisz po polsku, to nie zaczniesz z dnia na dzień myśleć, czuć i śnić po angielsku. I to się oczywiście wiąże z ogromnym bagażem innych sytuacji, które za tym idą gdzieś tam. Natomiast wydaje mi się, że to był taki powód, do którego ja po prostu potrzebowałam więcej czasu, żeby się przyzwyczaić. A tak jak już powiedziałam, przez koronawirusa ten czas nie był mi dany. A jak to radziłaś sobie z tęsknotą? Oj, dobrze. Ja nie mam problemu z spędzaniem czasu w odosobnieniu od osób mi bliskich. Wręcz uważam to za momentami terapeutyczne i w ogóle uważam, że samodzielność jest jednym z większych moich atutów, mówiąc nieskromnie. To czas na ostatnie pytanie. Każda wycieczka czegoś nas uczy. Czego to cię nauczyło, ten wyjazd? Czego dowiedziałaś się o sobie? Może Słuchałam takiego wywiadu dzisiaj rano z Olą Adamską, która powiedziała, że chciałaby wyjechać, ponieważ chciałaby wyjechać, żeby wrócić. I chyba mnie właśnie tego to nauczyło, że ja wyjechałam po to, żeby wrócić, a myślałam, że wyjeżdżam po to, żeby już nigdy tutaj nogi nie postawić. A ten powrót trochę bardziej osadził cię w Polsce? Tak, zdecydowanie. Że już nie masz w planach kolejnych wyjazdów?
Nie, no ja mam w planach wyjazdy do końca życia, bo podróże kształcą są ważne i tak dalej. Ja wiem. Nie wiem. Zobaczymy, co życie przyniesie. Na razie po prostu chyba staram się już nie robić takich dalekosiężnych planów, bo z mojego doświadczenia to nigdy nie wychodzi. Tylko po prostu raczej sobie powolutku każdego dnia. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Premiery. Dzięki wielkie.